siostry i bracia. Od ponad 10 lat, każdego 10 dnia miesiąca gromadzimy się na modlitwie za ojczyznę w tej historycznej katedrze warszawskiej świętego Jana Chrzciciela. Pamiętając o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Nie możemy o nich zapomnieć. Patrując się w Chrystusa ukrzyżowanego, prosimy, aby z tej śmierci naszych braci i sióstr, którzy w drodze do Katynia zginęli pod Smoleńskiem, wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. W miesiącu wrześniu dziękujemy szczególnie za pokolenia bohaterskich Polaków, za żołnierzy niezłomnych, za żołnierzy Bitwy Warszawskiej, za wolność i niepodległość, która została nam jeszcze raz dana i zadana. Pytamy, co w naszych czasach, tu i teraz, powinien zrobić każdy z nas, aby nasza ojczyzna, na której umierały setki tysięcy jej synów, otrząsnęła się z tego zła, zamętu, które ją dziś trapi. Aby dobro, które jest w naszym narodzie, wzrastało coraz szybciej, żeby uczciwy, pracowity i dobry człowiek czuł się w domu ojczystym dobrze i bezpiecznie. A ci, którzy kłamią, oszukują, odmienili swoje życie. W dramacie wyzwolenia Stanisław Wyspiański modlił się: daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Potrzeba nam dziś szczególnej Bożej mocy, aby to, co po ludzku jest niemożliwe, za przyczyną dobrego Boga i za wstawiennictwem Królowej Polski oraz świętych polskich męczenników stało się możliwe. Bowiem dzieje naszego narodu zasługują na właściwą ocenę, na to, co mówił i co wniósł w rozwój człowieka, w jego świadomość, serce i sumienie. A czego nie sposób zrozumieć bez Chrystusa, Piotr Skarga wołał: ten stary dąb Polska tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Trzeba nam dziś, siostry i bracia, iść po śladach tych Polaków, dla których na przestrzeni pokoleń był Chrystus. Nie tylko stojących daleko, wątpiących, a nawet sprzeciwiających się, niekiedy nie wiedzą, co czynią, głosząc cywilizację śmierci, dążą do usunięcia ze świadomości społecznej takich pojęć jak religia, naród, patriotyzm czy ojczyzna. A ludzi odwołujących się do miłości Boga i ojczyzny posądzają o szowinizm, ksenofobię i tym podobne grzechy. Dla nich liczy się nie miłość swojego kraju, swojej kultury, niejasne i zdecydowane zasady moralne, nie wartości religijne, nie troska o rodzinę i godność ludzkiej osoby, ale postawa relatywizmu moralnego czy postmodernizmu. Wszystko jest wtedy na sprzedaż. Bóg, Kościół, człowiek. Zygmunt Krasiński wołał: niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch otruty, to dopiero bólów ból. Siostry i bracia, pamiętając o miłości ojczyzny, wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej liturgii. W pierwszym czytaniu święty Paweł skierował do Koryntian, a więc i do nas wszystkich, słowa, które dzisiaj są bardzo aktualne. Wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. A w dzisiejszej Ewangelii Jezus przykazuje nam: miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was nienawidzą. To przykazanie
siostry i bracia, nie jest łatwe. Dlatego tu jesteśmy. I modląc się za ojczyznę, modlimy się za naszych nieprzyjaciół. Takiej miłości uczyli nas błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron prawdziwej solidarności, który wołał: tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności. To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie. Zło dobrem zwycięża. Święty Jan Paweł II przypomniał: chrześcijańskie przebaczenie nie jest równoważne z zapomnieniem. Bóg nie przebacza zła, ale przebacza człowiekowi i uczy odróżniać sam czyn zły jako taki, zasługuje na potępienie przez człowieka, któremu on oddaje możliwość przemiany. Miłość nieprzyjaciół uczył nas sługa Boży, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, którego beatyfikacji z utęsknieniem oczekujemy od samego początku więziennego pobytu w niezwykle trudnych warunkach w Rewaldzie, napisał: nie mogę mieć żalu do nikogo. Chrystus nazwał Judasza przyjacielem. Nie mogę mieć żalu do tych panów, którzy mnie otaczają. A miesiąc później dodał: ale tę chęć okazania mi swojej przewagi wybaczam swoim opiekunom. Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził. Zaś na zakończenie 1953 roku dodał: ostatni dzień roku nakazuje mi uczynić choćby krótki rachunek sumienia z przewodniej cnoty miłości. Pragnę być jasny. Mam głębokie poczucie wyrządzone mi przez rząd krzywdy. Pomimo to nie czuję się uczuć nieprzyjaznych do nikogo z tych ludzi. Nie umiałbym zrobić im najmniejszej nawet przykrości. Wydaje mi się, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego Kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi i nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swego nieprzyjaciela, zamieniać uczucia za braci. A w pierwszym dniu 1954 roku napisał: odnawiam najlepsze swoje uczucia dla wszystkich ludzi. Do nikogo nie mam w sercu niechęci, nienawiści czy ducha odwetu. Pragnę się bronić przed tymi uczuciami całym wysiłkiem woli i pomocą łaski Bożej. Dopiero z takim usposobieniem i takim uczuciem mam prawo żyć i budować Królestwo Boże na ziemi. To nastawienie wobec gnębicieli przepajało serce księdza prymasa przez wszystkie następne lata. Odosobniony w Stoczku Warmińskim kardynał Wyszyński zwrócił uwagę, że miarą dla miłosierdzia Bożego jest nie tyle świętość i chwała Jego przyjaciół, ale zbawienie największych łotrów. Dopiero widok zbawionych zbrodniarzy, których cały świat znienawidził, a których Bóg jeszcze uratował, otworzy nam oczy na potęgę Bożego miłosierdzia. Opuszczając zaś stoczek, napisał: modliliśmy się wiele za naszych opiekunów, których nie uważaliśmy za naszych nieprzyjaciół. Listownie poinformował ksiądz prymas swoją siostrę: nie trzeba na nikogo się skarżyć, ani też do nikogo mieć żalu, tylko cierpliwie i spokojnie się modlić o to, by Bóg pozwolił wypełnić zadania chwili obecnej. A w ciężkiej sytuacji zdrowotnej ojca zwrócił się do siostry: idzie mi o to, by ojciec do końca zachował w sercu miłość do wszystkich ludzi. Najważniejszą zdobyczą, którą winniśmy z tego świata wynieść, jest jednak miłość. Wszystko inne, choćby największe zasługi, pozostawiamy na progu nowego życia. Tyle jest radości w niebie i chwały, ile było miłości na ziemi. Wielki Czwartek 55 roku dodał: całuję ze czcią nogi wszystkich owiec moich, wszystkich, którzy mnie kochają i którzy mnie nienawidzą, wszystkich, którzy z nienawiści ku Tobie stali się moimi nieprzyjaciółmi, wszystkich,
którym każesz okazać miłość, wyratować ich duszę. Wszystkich bez wyjątku. Szczególnie wymowny jest stosunek kardynała Wyszyńskiego do Bolesława Bieruta. Dowiedziawszy się o jego śmierci, która nastąpiła w Moskwie 12 marca 1956 roku, bardzo szeroko wymienił zło, jakie wyrządzał on Kościołowi i jemu samemu. Przypomniał między innymi, że Bierut miał odwagę pierwszy i jedyny z dotychczasowych władców Polski zorganizować walkę polityczną i państwową z Kościołem. Z jego imieniem będą związane odtąd w dziejach narodu i Kościoła te straszne krzywdy, które zostały wyrządzone Kościołowi. W ciągu rządów Bolesława Bieruta, pomimo zawartego porozumienia, zniszczono prasę. Wszystkie niemal pisma i księgarnie oraz wydawnictwa, nie wyłączając urzędowych organów kurii diecezjalnych. Zniszczono dobroczynność kościelną, mnóstwo placówek wychowawczych i opiekuńczych. Zniszczono szkolnictwo i szpitalnictwo kościelne. Likwidowano mnóstwo klasztorów i domów zakonnych. Straszne gwałty, których dopuszczano się na więźniach i zakonnikach w czasie śledztw, nadmiernie ciężkie wyroki sądowe, wskutek których więzienia, jak pisze ksiądz prymas, zaludniły się sutannami i habitami. To bolesny rozdział tych rządów. Opisując tak straszne rządy, zakończył ksiądz prymas jednak słowami: pragnę modlić się o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak bardzo mnie skrzywdził. Jutro odprawię mszę święto za zmarłego. Już teraz odpuszczam mojemu winowajcy, ufny, że sprawiedliwy Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, które znajdą, bo zjednają Boże miłosierdzie. I wyznał przy tej okazji: tyle razy w ciągu więzienia modliłem się za Bolesława Bieruta. Może wszyscy o nim zapomnieli. Zapomno rychło, może wkrótce wyrzekną się go. Ja tego nie uczynię, bo tego wymaga ode mnie moje chrześcijaństwo. Bolesław Bierut, przebywający wówczas w Moskwie, odszedł z tego świata w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. W nocy jednak przyśnił się księdzu prymasowi. Sen był bardzo dziwny, niejasny. Tak jakby tamten czegoś od kardynała chciał, szukał go na ulicy. Ksiądz prymas interpretuje ten fakt. Wieczorem przypomniałem sobie mój ranny sen, które opowiedziałem księżom przy wieczerzy. Istnieje tylko sanctorum communio. Istnieje w świecie komunikacja duchów ludzkich. Tyle razy w ciągu więzienia modliłem się za Bolesława Bieruta. Może ta modlitwa nas związała tak, że przyszedł prosić o pomoc. Oglądałem się za nim we śnie i nie zapomnę o prośbę o pomoc modlitwy. Może wszyscy o nim zapomną rychło. Może się wkrótce wyrzeknę, jak dziś wyrzekają się Stalina, ale ja tego nie uczynię. Tego wymaga ode mnie chrześcijaństwo. Siostry i bracia, najłatwiej jest kogoś określić jako wroga, szkodnika, zapominając, że przecież naszą pierwszą cnotą powinna być miłość. Dlatego ksiądz prymas wołał do młodzieży: nie chciejcie Polski, która was nic nie kosztowała. Tylko plewy nie kosztują. Polska jest moją matką, może niedoskonałą, może o pomarszczonej twarzy. Nie pozwolę jej znieważyć nikomu. Kocham ją bardziej niż własne serce. Siostry i bracia, w tej niełatwej sytuacji naszej ojczyzny potrzeba dziś wielkiej modlitwy, aby Polska była Polską, o której marzyli nasi ojcowie czy nasi przywódcy duchowi. Kardynał Chląd, prymas Wyszyński, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Piotr Skarga. Jest prawdą, że to, co się dzieje wokół dramatu śmierci pod Smoleńskiem, przechodzi wszelkie wyobrażenia. Potrzebna jest nadal comiesięczna msza święta i modlitwa. Szkoda, że zmniejsza się liczba wiernych w niej uczestniczących. I pytanie na koniec:
czego potrzebuje dziś Polska? Polska potrzebuje prawdy. Prawda bowiem wyzwala, jest warunkiem przebaczenia. Oto się tutaj modlimy. Nasza modlitwa nie jest skierowana przeciw komuś. Wołamy podczas każdej miesięcznicy i wołać będziemy do Ojca Narodów o światło, o moc, o przemianę serc naszego biednego, rozdartego i podzielonego narodu. Nie chcemy dekalogu pisanego często przez papierowe autorytety miejsce 10 słów Boga żywego. Chcemy wszyscy żyć w prawdzie. Kłamstwo bowiem długo tłumione, jak przestrzegał Cyprian Norwid, zawsze strumieniami krwi wypływa. Również i kłamstwo smoleńskie ociekać będzie strumieniami krwi tak długo, dopóty nie poznamy prawdy, bo tylko prawda nas wyzwoli. Amen.